Poniedziałek, kolejny tydzień i czas na goście Radia 5. Dziś przedstawicielki szlachetnej paczki. Grażyna Merchalska i Edyta Wizgier. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. O szlachetną paczkę będę pytał dziś, ale na początek nie zapytam, czym jest szlachetna paczka, bo to chyba każdy wie, ale powiemy, ile rodzin w tym roku obsłuży Eucka Szlachetna Paczka, bo chyba nie wszyscy wiedzą, że wełku również działa szlachetna paczka. Ile rodzin planujecie obsłużyć? Mamy zamiar obsłużyć 40 rodzin, jeśli nam to się uda, a liczymy na to, że tak będzie, z tym, że no, brakuje nam wolontariuszy. Mamy zgłoszeń aż 60. Jeśli chodzi o osoby potrzebujące, to jest bardzo dużo, bo każdy wolontariusz musi odwiedzić te rodziny przynajmniej raz albo nawet dwa razy. W związku z tym poświęcić swój czas prywatny. A rodzin jest sporo. Żeby się przygotować, żeby stwierdzić, co takie rodziny potrzebują. Bo szlachetna paczka, tak dla porządku powiemy, to jest taka organizacja, która przygotowuje mm, dla potrzebujących rodzin prezenty świąteczne. Ale to nie sama organizacja, ona łączy darczyńców. Z osobami potrzebującymi za pomocą wolontariuszy. I takich wolontariuszy właśnie potrzebujemy. Jak już pani Grażyna mówiła, że potrzeba. Zgłosiło się około 60 rodzin. Zgłoszonych zostało i się zgłosiło, które są w potrzebie. Teraz trwa proces weryfikacji tych rodzin, czy one faktycznie są potrzebujące. W jaki sposób to przebiega i do czego potrzeba w takim razie wolontariuszy przy tej weryfikacji? To może ja powiem mniej więcej, jak to wygląda. E, takie rodziny właśnie musi odwiedzić wolontariusz, musi zobaczyć ich sytuację, ocenić. I nie jeden wolontariusz. Tak, jeździmy we dwójkę, jest wolontariusz główny i wolontariusz wspomagający. E, także jadą dwie osoby, rozmawiają z tą rodziną, jak mniej więcej wygląda sytuacja, co sprawiło, że są w, teraz w trudnej sytuacji. E, I później taki wolontariusz ocenia, czy włącza tą rodzinę do projektu, czy nie. Jeżeli ją włączy, tworzy opis tej rodziny, rodzinie, rodziny który później Państwo widzicie na stronie. I gdy darczyńcy wybierają daną rodzinę, wolontariusz wtedy pośredniczy między rodziną a, a właśnie darczyńcą, żeby ta paczka była jak najbardziej fajna tak, dla tej rodziny. Cechą szlachetnej paczki to jest to, że patrząc na rodzinę, to mniej więcej wiemy, co ta rodzina potrzebuje. To już podczas tej wizyty wolontariusze jest określane, są określane te potrzeby. Tak, tam, tak jakby wypełniamy taki arkusz, i w tym arkuszu musimy wyszczególnić najważniejsze potrzeby dla danej rodziny. Także są to różne potrzeby: jest to żywność, są to środki chemiczne, są to jakieś brakujące sprzęty gospodarstwa domowego. No też w zależności jaka rodzina, czasami niektórzy potrzebują lekarstw. Także co rodzina, to jest inna historia. Określamy takie trzy główne potrzeby. I darczyńca, który wchodzi na stronę, on po prostu widzi te trzy główne potrzeby, widzi, czy jest możliwość ich spełnienia i wybiera daną rodzinę. Tak, jakby na tych spotkaniach też rodziny, pytamy rodziny zazwyczaj o takie upominki świąteczne, które chcieliby dostać. I to też opisujemy w każdej historii. Jeżeli darczyńca jest, nie wiem, ma więcej pieniążków, może sobie pozwolić na więcej, wtedy może spełnić wszystkie potrzeby, które są opisane w danej historii. Jeżeli ma mniej pieniążków, spełnia te trzy potrzeby główne, tak? Bo ja mówiłem, szlachetna paczka to jest. Prezent. Prezent to się składa nie tylko z zaspokajania podstawowych potrzeb, ale też no, zapewnienia pewnej przyjemności drugiemu człowiekowi. Wiem, że panie już odwiedziłyście kilka rodzin. Już macie jakieś doświadczenia z tegorocznej szlachetnej paczki, z tegorocznej weryfikacji rodzin i jak wrażenia pierwsze? Dużo jest potrzebujących? Nie. Potrzebujących jest dużo, chociaż nie ukrywam, zdarzają się też rodziny, które całkiem świetnie sobie radzą z życiem codziennym i niestety takie rodziny odrzucamy, bo jakby no, nie sztuka Bo co jest kryterium pomocy? przyznania takiej kryterium pomocy ze szlachetnej paczki? Są dochody. My nie sprawdzamy ich dokładnie, ale oczywiście orientacyjnie. Poza tym, jak się wchodzi do domu, czy do mieszkania, to na pierwszy rzut oka widać, czy ktoś dobrze sobie radzi z codziennym życiem, czy trochę gorzej. Ja byłam ostatnio jako wolontariusz wspomagający u takiego pana, który opiekuje się niepełnosprawnym bratem. Pan ma 61 lat. No i strasznie się zdziwiłam, jaka jest jego podstawowa potrzeba. Jego podstawową potrzebą, wyobraźcie sobie państwo, jest odkurzacz. To jest człowiek, który no, chce, żeby w domu było czysto, a nie stać go na nowy odkurzacz. Nie myśli o tym, żeby mieć, nie wiem, jakiś telewizor, telewizor, laptop, nie wiem, super, super jakieś ubrania. Czy jakiś nowy telefon, mimo że leżał u niego na stoliku telefon, jak rozmawialiśmy? Taki stary, przedpotopowy, i on nawet nie wspomniał o tym, że mógłby mieć nowy. Ale Natomiast... pani opowiadała przed wejściem na antenę. I odkurzacz, ale też buty. I to takie buty, buty żeby buty. można było do kościoła. Tak, pójść. żeby można było pójść do kościoła, buty zimowe, ale nie, nie jakieś takie śniegowce typowe na śnieg, bo on mówi: Takie to ja mam, wie pani, takie gumofilce, to ja sobie poradzę, ale chciałbym takie, w których ja mogę pójść do kościoła, pokazać się w kościele. Także takie to są niesamowite. Takie są potrzeby, takie są historie i ta rodzina no trafi na szlachetną paczkę. Inne rodziny są weryfikowane. Do takiej weryfikacji potrzebujecie wolontariuszy. Wiem, że już około 20 wolontariuszy pracuje na szlachetną paczkę, ale trzeba dużo więcej, bo tych rodzin jest 60. Każdy wolontariusz może odwiedzić trzy rodziny, może opiekować się trzema rodzinami, a chodzą wolontariusze we dwóch, także no co najmniej 60 wolontariuszy. 6, nie, czy Już się pogubiłeś. Przynajmniej no może, tak, może, 30. 30 tym chcieli Im więcej, tym lepiej, bo tym więcej rodzin uda Myśmy się. w stanie odwiedzić. Tak, tak odwiedzić i, i zweryfikować. W tym roku mamy naprawdę fajny zespół, jest to na, na razie 20 osób, także my też ten zespół tworzymy. I może tworzymy, być więcej. Tak? Kto może być wolontariuszem szlachetnej paczki? Jakie są wymagania w stosunku do wolontariusza? Nie ma dużych wymagań. Kto chce pomagać, kto czuje taką potrzebę, jak najbardziej może być A Osoby niepełnoletnie też? Yy, osoby niepełnoletnie, siedem, które mają 17 lat, mogą być yy, wolontariuszem wspomagającym, a już, żeby że tak powiem, w pełni móc yy, uczestniczyć, być wolontariuszem, to jednak trzeba mieć te skończone 18 Czyli lat młodzi także. ludzie mogą, niepełnoletni, 17-latkowie mogą pomagać, zaświadczenia od rodziców są potrzebne. Tak. I jak się można zgłosić? Przez stronę internetową. O, przez formularz zgłoszeniowy. Taka prosta strona www.superw.pl tam można się zgłosić, wypełnić. wypełnić formularz i później już my się Jeszcze raz powtórzmy stronę. www.superw.pl bądź na stronie Szlachetnej Paczki też jest odnośnik do Zostań Wolontariuszem i, i tam należałoby się zgłosić. Tak, I, jeśli komuś łatwiej zapamiętać to www.szlachetnapaczka.pl No tam tam i to też chyba będzie łatwiej. Tak, też Odpowiednio można. tam można się zgłosić, szukamy wolontariuszy, którzy pomogą w Szlachetnej Paczce, ale odwiedzanie i weryfikacja rodzin to nie jedyne zadanie wolontariuszy. Bo później taki wolontariusz opiekuje się tymi rodzinami, które trafią do szlachetnej paczki, które zostaną zakwalifikowane. Tak, ja może powiem, że no, tak jakby wisienką na torcie jest ten finał, kiedy jedziemy, wręczamy, kiedy widzimy tą radość tych rodzin, ale później też każdy wolontariusz opiekuje się tymi rodzinami, gdzieś tam do nich dzwoni, czy zajeżdża, podpytuje. Później tworzy się taka więź, tak? Ja po roku czasu ostatnio miałam, miałam telefon od pani, która rok temu była w domu samotnej matki. No i ona dzwoni do mnie i właśnie mówi, że teraz jest na Lubelszczyźnie, poznała pana, w którym się zakochała, miłość kwitnie, się przeprowadziła, a była tutaj w domu samotnej matki. Także też piękna historia, że gdzieś tam po roku czasu ja już ten numer miałam wykasowany, bo mi czyścili telefon, ona się do mnie dodzwoniła i mnie o tym poinformowała, także fajnie, tak? Ja gdzieś tam też staram się wspierać psychicznie te osoby, z którymi, u których byłam rok temu, także tworzy się też taka więź, Ciężko tak? jest zerwać kontakty, jeżeli się już miłość, nawiąże miłość, takie Miło jest, jak kontakty. się słyszy, że, że, on, że te rodziny coś robią, że coś im się udaje, tak? że się. No chwala, miałam zapytać także... o te efekty, bo czasami jest tak, że zgłaszają się do was rodziny, przychodzą, bo to też zaznaczmy, to nie pierwsza szlachetna paczka wałku, chociaż pierwsza, o której Robi się pomału bardzo, bardzo głośno. To nie pierwsza szlachetna paczka. Macie już doświadczenie widzieliście już takie rodziny, które no wyszły z tej biedy, które w tym roku no bardziej by mogły pomóc niż oczekiwać pomocy? Zdarzają się takie? Zdarzają się takie rodziny, a takim sztandarowym przykładem są nasi wolontariusze, ponieważ mamy dwie wolontariuszki, które wcześniej otrzymały pomoc ze szlachetnej paczki. Także no to świadczy o tym, że diametralnie zmieniło się ich życie, ich sytuacja i podejście do życia. Stały się osobami działającymi, i teraz działają nie tylko na rzecz poprawy własnego losu, ale także chcą pomóc innym i uczestniczą czynnie w szlachetnej paczce od kilku lat. Bardzo często jest też tak, że osoby obdarowane gdzieś tam sobie mówią, że ja kiedyś zrobię taką paczkę. I też mamy takie historie, że, że to się zdarzyło, że osoby, które były obdarowywane, gdzieś tam tą paczkę później przekazały rodzinom, były darczyńcami. Także no, dzieje się dużo i naprawdę warto wstąpić do szlachetnej paczki, warto pomagać, bo gdzieś tam to później zawsze rodzi jakieś fajne owoce. Ja chciałbym pospieszyć tych, którzy się decydują na to, żeby stać się wolontariuszami szlachetnej paczki. Czasu macie bardzo mało, bo do 16 listopada. Trzeba stworzyć taką bazę rodzin, i ta baza rodzin zostanie udostępniona na stronach internetowych szlachetnej paczki, żeby w, w, te osoby, które będą fundowały te paczkę, paczki, mogły sobie wybrać rodziny. Także czasu jest niewiele. Im szybciej się zgłosicie, tym lepiej. Tak, dokładnie. 16 listopada rusza baza rodzin. Też. Do tego czasu trzeba odwiedzić wszystkie te 60 znaczy, rodzin w też, te, Później Można w trakcie też, później jeszcze Ale dobrze by było, żeby to już na ten moment te opisy ruszyły, bo wtedy darczyńcy czekają na tej stronie i, że tak powiem, no wyłapują te historie. Także jeżeli wolontariuszowi zależy, żeby ta rodzina jak najszybciej znalazła darczyńcę, także fajnie by było, żeby jak najszybciej znalazła się na stronie. A weryfikacja jest na tyle ważna, bo na przykład w ubiegłym roku też wiele rodzin zostało zgłoszonych, ale nie zdążyliście wszystkich zweryfikować. No i te rodziny Mieliśmy wolontariuszy. się nie zakwalifikują. Dokładnie. Nie mogliśmy pomóc, no, większej ilości osób, tak było zbyt mało wol wolontariuszy. Także w tym roku już jest fajnie, czy jest te 20, no ale czekamy na więcej, zachęcamy wszystkich. Im więcej, jest tym lepiej. No, Limitu jasne. nie ma, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby popracować przy szlachetnej paczce. Nie trzeba dużych sił, nie trzeba dużych mózgów, wystarczy wielkie serce. Dokładnie. No i empatia, o tak powiedzmy, czyli współodczuwanie, to żeby pójść do kogoś, porozmawiać, bo czasami takie rozmowy, takie wypełnianie ankiety, to nie jest takie suche wypełnianie, Tablicze nie, nie, nie. To jest dla nich bardzo ważne dla tych rodzin. Oni wtedy mogą z kimś porozmawiać, oni dzielą się tą historią. To jest, ja myślę, też taka kluczowa sprawa w tej szlachetnej paczce, że my tam jedziemy, nie każdy chce słuchać ich historii, a my tam jedziemy, z nimi rozmawiamy, ich słuchamy i oni już się czują no tacy radośnisi, tak, że mogą się tą swoją biedą z kimś podzielić, bo, no bo ciężko jest y, słuchać, że tak powiem, ciężkiej historii, lepiej posłuchać czegoś przyjemnego, tak? Tak, nie lubimy wchodzić w środowiska biedne, unikamy tego kontaktu. Dlatego wolontariusz jest tak ważny. Tutaj jest tym ogniwem spajającym darczyńcę z osobą potrzebującą, bo darczyńca chciałby pomóc, ale niekoniecznie ma odwagę wejść w takie środowisko albo niekoniecznie ma chęć. No to, to pani to w tym momencie zrozumiałe. potencjalnych wolontariuszy zachęciła, ale warto pójść, warto pomagać, warto zrobić coś dobrego. Zgłaszajcie się. Strona internetowa szlachetnej paczki zostań wolontariuszem, tam klikamy, wypełniamy ankietę i to już trafia tu do Ełku. No już dalej, to już będziecie wiedzieli, co zrobić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy.